Krzanów to niewielkie miasto usytuowane w Małopolsce przy granicy ze Śląskiem. Jego korzenie sięgają XII wieku, czyli czasów panowania Kazimierza Sprawiedliwego. Kościół Świętego Mikołaja, położony w samym centrum miasta, pomimo przebudowy początkiem XX wieku, zachował swój gotycki styl. Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Kościelcu może poszczycić się najstarszym w okolicy 15-wiecznym dzwonem. Krzanów, współcześnie raczej jednolity kulturowo, początkiem XX wieku zdominowany był przez ludność żydowską. Bardzo istotną kartą w dziejach miasteczka była pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce – Fablok. Już w 1924 roku wyprodukowano tam pierwszy parowóz dla PKP. Krzanowski przemysł rozwijał się również dzięki kopalni rudy ołowianej i cynkowej Matylda. Najstarszymi placówkami edukacyjnymi funkcjonującymi do dzisiaj są ówczesne Gimnazjum Państwowe imieniem Stanisława Staszica oraz Szkoła imieniem Władysława Jagieły i Królowej Jadwigi. Aleja Henryka zawdzięcza swoją nazwę ostatniemu właścicielowi miasta Henrykowi Loewenfeldowi. W okresie PRL-u była nazywana ulicą Lenina. Niegdyś aleja stanowiła centrum miasta, łącząc rynek z dworcem kolejowym. Poszukując ciekawostek na temat dziejów miasta, warto udać się do oddziału Muzeum przy Alei Henryka, Domu Urbańczyka lub Głównej Filii, czyli budynku z XV wieku położonego w Parku Miejskim. Współczesnym centrum miasta są okolice Placu Tysiąclecia. W jego centralnej części mieści się pomnik zwycięstwa i wolności z 1973 roku. Natomiast w pobliskim sąsiedztwie znajdziemy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Pejzaż Krzanowa od kilku lat urozmaica nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna. Obiekty takie jak hala sportowa, basen, park czy wiele terenów zielonych wokół miasta zapewniają warunki do aktywności fizycznej. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się również centra handlowe ulokowane we wschodniej części miasta. Krzanów jest domem dla ponad 30 tysięcy osób.
Pod kątem demograficznym miasto obecnie się starzeje, jednak dzięki większym czy mniejszym inwestycjom ma szansę podobnie przyciągnąć do siebie młodych.